Ten laptop kosztował zaledwie 50 zł, ma prawie 15 lat, a od mniej więcej 3 leżał na półce sklepowej. Dlaczego nikt go nie chciał i czy da się jeszcze z niego korzystać? Wydaje mi się, że pierwszy powód, dla którego nikt go nie chciał, to jego waga. Słuchajcie, przez te lata naprawdę dużo się zmieniło. Gdybym miał to targać ze sobą teraz, to naprawdę zastanowiłbym się, czy chciałbym z tego korzystać. Ale poza tą wagą musiałbym się już zastanowić, bo mimo 15 lat prawie na karku, ten laptop działa zaskakująco dobrze. Jest to dokładnie Fujitsu Livebook E780 i te laptopy były wydawane w 2010 roku. Najpierw opowiem wam, jak wszedłem w posiadanie tego oto sprzętu. Otóż do innego materiału szukałem płyty głównej X299. Znalazłem taką w outlecie elektronicznym w moim rodzinnym mieście. No i tak przy okazji patrzę, że jest sporo półek z elektroniką i nie tylko. No i zacząłem się rozglądać po laptopach. No i stał tam właśnie ten oto Fujitsu Livebook. Zaraz obok drugiego takiego samego z informacją, że jest blokada BIOS-u, hasło na BIOS-ie. Drugi miał również tę blokadę oraz brak baterii. Tutaj jest bateria, no i obydwa za 49 zł. Stwierdziłem, że kurczę, no, aż szkoda nie wziąć się do filmu. No i tak zanim jeszcze zapłaciłem, odpaliłem go, żeby sprawdzić, czy działa, no i on śmiga jak na 10-letni sprzęt zaskakująco dobrze. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to matryca. Jestem w ogóle fanem świecących matryc, czy tych takich połyskliwych, nieświecących. No i tutaj właśnie taka jest i ona całkiem fajnie świeci jeszcze, ma kąty widzenia, no naprawdę spoko, słuchajcie, ja teraz siedzę i dalej wszystko widzę. Jest niestety trochę porysowana, ktoś tutaj nie oglądał filmu Stilgara, jak należy czyścić monitory, pewnie go jeszcze nie było, Stilgara, nie wiem w sumie, ale jego filmu na pewno. Ale przechodząc do specyfikacji, mamy tutaj i5 M520, czyli niestety tylko dwa rdzenie i 4 wątki, ale zaskakująco dobrze sobie te dwa rdzenie radzą, jak na razie. Mamy 4 giga RAM-u, także no tak bidowo, ale nadal nie jest zapchane, przynajmniej tak tutaj jak sobie operujemy Windowsem tylko i wyłącznie na pulpicie. No i jest 500-gigowy dysk mechaniczny, który momentami wpada w ten taki objaw, że użycie 100%, ale w tej chwili siedzi sobie gdzieś na zerze i ma się dobrze. Druga rzecz, jaka rzuciła mi się w oczy, to touchpad. Zobaczcie, no, ja nie mam jakichś wielgachnych łap czy długich paluchów i tutaj jest naprawdę mało miejsca. W porównaniu z dzisiejszymi touchpadami, no to jest turbo bida, natomiast działa sprawnie i da się poruszać wszystko, jakby klika ładnie, nic się nie zapadło. Kolejna rzecz, klawiatura. Układ kuwerty, natomiast e-hub, nie wiem jak to się wymawia w języku, w którym jest to napisane, ale jest to francuski. Lepiej francuski niż niemiecki, bo przynajmniej Y i Z są na swoim miejscu. Mamy naklejkę, która zdradza nam, że był tutaj zainstalowany Windows i tak, mamy tutaj legalną licencję na Windowsa 7 i 10 również, jest on aktywowany, wszystko jest git. Wi-Fi, drodzy Państwo, działa bez problemu, nawet tutaj chcę instalować Windows jakieś aktualizacje. I słuchajcie, wentylatorek się rozkręcił teraz i być może ja jestem w jakimś wakacyjnym klimacie czy coś, ale on jest po pierwsze cichy, a po drugie brzmi trochę jak szum morza, posłuchajcie. I może w oddali co wieczorem słychać z hotelu. Patrzcie, tutaj mamy DisplayPort, mamy port LAN, port szeregowy, wejście na monitor VGA, mamy jeszcze pozostałości z poprzedniego świata, czyli tutaj modem zakładam. To chyba jest Kensington Lock jakiś, albo no po prostu ochrona przeciwkradzieżowa. Tu jest bardzo fajna rzecz z drugiej strony natomiast, bo mamy napęd DVD z nagrywarką i tak dalej, ale on jest w ogóle w takiej fajnej opcji. Patrzcie to. Można go wysunąć i zastąpić go jakimikolwiek sankami chcemy, które są tutaj na złącze SATA. Na przykład takie gotowe sanki można kupić już na Allegro, nie Allegro, i one są z dyskami, nie? Gdyby ktoś chciał sobie zamiast tego napędu dać dysk i wsadzamy go ciach i już jest z powrotem. Co tutaj dalej mamy? Porty USB w ilości 3. Kolejny Kensington Lock. Ten przełącznik jest fajny, bo tak jakbyśmy chcieli na przykład szybko pójść w tryb offline, to nam wyłącza Bluetootha i Wi-Fi momentalnie, także fajna rzecz, śmieszna rzecz. Na froncie, słuchajcie, niespotykane, a w sumie bardzo dobrze przemyślane. Czytnik kart pamięci, on czyta tutaj chyba jakieś memory cardy, te takie sonowskie i normalnie karty SD, HC. Tutaj kolejne pozostałości po
dawnym świecie, czyli rozszerzenia na karty Express Card. Kolejny port USB, wyjścia audio i tutaj mamy kolejne relikty z poprzedniego świata, FireWire i eSATA. No już się z tego nie korzysta, ale dawniej bardzo przydatne rzeczy. Także słuchajcie, laptop ten w swoich czasach musiał być jedną chyba z bardziej dopasionych opcji, przynajmniej jeśli chodzi o funkcjonalność czy łączność, bo o ile specyfikacyjnie no, nie ma tutaj szału, bo mamy tę i5 ze zintegrowaną grafiką, nie ma tutaj dedykowanej karty graficznej, to jest jednak biurowy sprzęt, to jednak pod kątem właśnie tej funkcjonalności jest całkiem fajnie rozbudowany, jest jeszcze kamera internetowa, którą oczywiście odpalimy. No i co, zobaczmy jak się z niego korzysta teraz. Pierwsze pytanie, czy da się oglądać YouTube'a? No i odpowiedź jest prosta. Czy co jakiś czas trzeba reinstalować Windowsa? Da się. I śmiga całkiem w porządku, natomiast posłuchajcie jeszcze raz tych głośników. Czy troszkę z lenistwa, następnie już z ciekawości? To jest dramat, absolutny dramat. Zaraz puścimy jakąś muzyczkę. No słyszycie chyba, co tutaj się dzieje, tu nie ma absolutnie żadnego basu, absolutnie żadnych tonów średnich. To są tylko takie, wiecie, twitterki, takie najgorszej po prostu jakości twitterki, które obsługują tylko i wyłącznie tony wysokie i to naprawdę w słabym zakresie. Jeszcze odnośnie tej matrycy, to jednak powiem, że to jest bida, słuchajcie, bo o ile z boku jakoś dobrze całkiem widać, to jak się tylko troszkę opuszczę, to czernie są po prostu, rozlewa się czernie na cały ekran tego monitora. Czy da się tutaj pisać? No odpaliłem sobie WordPada, no i pytanie, jak sprawuje się klawiatura? Całkiem przyjemnie, powiem wam, no pomijając, że jest układ ten francuski i znaki się troszkę nie zgadzają, no to tak na czuja dałoby radę pewnie z niej korzystać. Całkiem się pisze. No jest to ewidentnie no, taka jedna z tańszych membranówek, ale jest cały czas bardzo responsywna, wszystkie klawisze się bardzo ładnie odbijają. Tu jest problem, słuchajcie, bo chciałem sobie sprawdzić rozdzielczość wyświetlacza i no blokuje mi się, nie da rady. Tutaj klikam na system i też nie da rady. Da radę wejść na personalizację, no już się zablokowały te ustawienia. Nie wiem, czy to jest kwestia teraz jakiegoś obciążenia systemowego. No dysk na 100% śmiga. To jest to, o czym mówiłem. Niestety dysk już podlega wymianie. On od czasu do czasu spada gdzieś o 89-75 i teraz system się robi znowu responsywny. Natomiast no, co jakiś czas wskakuje na te 100% i wtedy jest ciężko. To są objawy już starości dysku i nadchodzącej jego śmierci. Natomiast no, fajnie, że nie jest cały czas na te 100%, ale no zobaczcie, tutaj ustawienia, nic, lipa. I słuchajcie, tutaj aktualizacja Windowsa dużo nam dała, bo tak, możemy sobie już odpalić ustawienia ekranu. Bezproblemowo się otworzyły 1366x768. Tutaj były w tych laptopach montowane ekrany już Full HD w ogóle i karty graficzne również dedykowane, GeForce GT chyba 730, natomiast no my niestety jesteśmy skazani na Intel HD Graphics. I słuchajcie, powiem wam teraz jeszcze jedną rzecz. Bateria działa, także fajnie, że jednak wybrałem ten, nie myśląc o tym, czy ona będzie działać, czy nie. Ja się nastawiałem raczej, że będzie słabo. No jak widzicie, tam było 80% przed chwilą, teraz już jest 76%. Założę się, że za moment będzie jeszcze mniej. Ona leci dosyć szybko, natomiast w takim awaryjnym, jakiejś awaryjnej sytuacji jest szansa, że pozwoli nam na korzystanie gdzieś przez jakieś 10 minut. Podejrzewam, może 15. 20 to byłby pewnie cud, aczkolwiek no, korzystaliśmy z niej tutaj troszeczkę i działała, odłączając laptop podczas kręcenia biroli. Także tak, da się pisać, da się oglądać filmy na YouTubie, więc internet również da radę przeglądać. Odpalimy sobie Basemark Web, tak z ciekawości. Bum, leci. No kurde, nabitkę go, za 50 zł nabitkę. I słuchajcie, tu jest test, ja nie pamiętam jeszcze wyniku dwucyfrowego. Znaczy tutaj są cztery cyfry, ale po przecinku dwie z nich, także dwucyfrowy wynik. Ja sobie nie przypominam i tutaj tak dla porównania wrzucimy wam wynik jakiegoś bitkowego komputera, jednego z najtańszych, tam powiedzmy za 100 zł. Powiem tak, to długo trwało i no średnio. Niestety, drodzy Państwo, ten system nie spełnia minimalnych wymagań do przesyłania strumieniowego, czyli nie skorzystamy sobie tutaj z GeForce Now.
Ja podejrzewam, że chodzi tutaj o to, że musimy mieć minimalnie DirectX 11 wsparcie. Jak wejdziemy do GPU Z, no to niestety maksymalnie mamy DirectX 10. Także obstawiam, że tutaj taki jest problem. Co ciekawe, usługa GeForce Now działa bez problemu z poziomu przeglądarki. Powiem wam, że nawet na moim kiepskim necie, jaki mam obecnie w studio, lag nie był jakoś specjalnie odczuwalny, choć musiałem podpiąć się do sieci po kablu, bo na Wi-Fi były momenty, że coś cięło dosyć mocno, ale zobaczcie, gram sobie w Dooma, czyli całkiem szybką grę, ustawienia mam najwyższe i śmiga bez problemu. Są momenty, gdzie czuję, że nie trafiłem demona przez opóźnienia, a nie brak skilla, ale moim zdaniem jest to wina słabego neta, jeszcze raz. Pograłem sobie również chwilę w Forza Horizon 5 i tutaj też całkiem płynnie, choć w grach, gdzie liczy się szybkość i precyzja, będą momenty, w których może tego braknąć, jeśli nie będziecie mieli porządnego połączenia internetowego, ale ogólnie gra się całkiem przyjemnie. Wiadomo, że e-sport odpada, jeśli ktoś nie ma mocnych nerwów, ale hej, odpaliłem Baldur's Gate 3 na laptopie za 5 dych i nawet jeśli mamy lekkiego laga po stronie systemu, myślę, że nie ma co narzekać. Żeby jednak nie było tak kolorowo, próbowałem odpalić Cyberpunka, ale niestety coś się gdzieś wieszało. Serwis niby działał, gra została odpalona, ale nie ruszyła jak powinna, niestety. Obstawiam, że to kwestia okienka synchronizacji z GOG-iem, które tutaj się nie pojawiło po prostu, ale ręki sobie uciąć nie dam. Jeszcze jeden taki znak czasów, z których ten laptop pochodzi i który jest bardzo, ale to bardzo fajny. I znajduje się on na spodzie. Patrzcie, tutaj w ogóle to przed chwilą odkryłem, nie? To jest taki port, mam wrażenie, do czyszczenia radiatora, że można go sobie przedmuchać tutaj. Dużo nie ma, bo jest czysty ogólnie. Ale dobra, popatrzcie dalej. Co tutaj jeszcze się znajduje? To. To jest bardzo fajne i to jest taki port, do którego podłączało się stację dokującą. Tu jest bateria. Genialne rozwiązanie, po prostu wyjmujemy baterię, zepsuła się, cokolwiek zużyła, wyjmujemy ją bez problemu. Tutaj kolejne bardzo fajne rozwiązanie, patrzcie to. Ciach, dostęp do dysku, bezproblemowy. To się jeszcze zdarza od czasu do czasu, choć rzadziej już, powiedzmy, te dyski często zdarzają się przylutowane. No i tak samo jest z pamięciami, no a tutaj co się dzieje? Tutaj mamy RAM. No i tak prosto z biegu możemy sobie zrobić upgrade pamięci. Patrzcie, tak się składa, że mam tutaj komplecik. I pyk, i mamy 8 giga. Oczywiście nie wiem jeszcze, czy działa, ale zakładam, że będzie działało bez problemu. Dysk na razie zostawimy, ale chciałbym teraz przeprowadzić jeszcze jeden upgrade, zanim sprawdzimy, jaki wpływ będzie miała zmiana na SSD-ka, bo mam tutaj coś takiego. To jest i7-620M. Ten laptop ma wymienialny procesor, przynajmniej zgodnie ze specyfikacją. Zaraz się okaże, jak się do niego dobierzemy. Natomiast tak, i7-620M w stosunku do tej i5, którą mamy, nie zmienia nic pod kątem ilości rdzeni i wątków. Tutaj dalej mamy układ 2/4, natomiast jest troszkę wyższy zegar i mamy więcej pamięci cache, także tutaj przy okazji właśnie tak słabego procesora starego, no niestety jaki mamy maksymalnie możliwość wsadzić do tego laptopa, ta dodatkowa pamięć podręczna może być zbawienna przy niskiej ilości rdzeni i wątków. Także słuchajcie, trzeba teraz troszkę porozkręcać i spróbować dostać się do tego. W ogóle obstałem, że tu będzie jakiś turbo łatwy dostęp do tego procesora, nie? Że to nie będzie na zasadzie takiej, że odkręć to, wyjmij tamto, spluń przez lewe ramię i postukaj się w czoło 5 razy i następnie wyjdź tyłem, tylko będzie po prostu do zdjęcia jakiś jeden panelik i chłodzenie i to wszystko, nie? Wyjmiemy sobie ten napęd, żeby nam nie przeszkadzał. Wyciągamy też dysk. A w międzyczasie powiem wam jeszcze, wracając na sekundę do procesora, słuchajcie, tutaj dałoby radę wrzucić procesor, który ma 4 rdzenie, natomiast te modele i siódemek mobilnych nie były wyposażone już w Integrę, no a niestety tutaj nie mamy innej karty graficznej, także byłaby lipa. I proszę, drodzy państwo, tak to wygląda, tak jak mówiłem, prościzna, ale no co, no musimy odkręcić chłodzenie i wentylator. Proszę bardzo. Ups, bezproblemowo. I za moment bezproblemowo wymienimy ten procesor. Wyczyścimy to sobie. Soket otwarty. Procesor wyjęty. Bierzemy nowy. Zakręcamy soket. Procesor wymieniony. To wszystko.
Także tym sposobem, drodzy Państwo, z i5 przesiedliśmy się na i7. Ja jeszcze tutaj wyczyszczę sobie troszeczkę ten radiator, czy chłodzenie, wyczyścimy i zmienimy chyba ten termopad. Ja tutaj nie będę nic rozsmarowywał, ale damy sobie po takim kleksie tutaj. I będzie gitara. Niby grubszy, ale jednocześnie jest miękki, więc powinien się dobrze rozpłaszczyć. A przewodzenie tutaj będzie miało cieplne, no kurde, takie, że kozak. To co, przykręcamy to, nie? Dobra. A few minutes later. Okej. Okay. Powiedzcie mi, czy się włącza. Słyszę, że dysk ruszył. Może się rozładowała bateria? Jeszcze raz. Chciałem, słuchajcie, zresetować to hasło BIOS-u i chyba odpaliłem jakiś system samozniszczenia. Udało się go odblokować. Mamy i7-kę naszą normalnie rozpoznaną, mamy pamięć normalnie rozpoznaną, więc może po prostu gdzieś tutaj coś jest nie tak z baterią na przykład i powinienem to skręcić wszystko do końca, bo teoretycznie, zobaczcie, wszystko działa. Trzyma czas, trzyma parametry, rozpoznaje napędy, więc teoretycznie wszystko, kurczę, powinno być ok. Moi drodzy, dla Was minęło zaledwie kilka sekund, a dla nas cały tydzień. Być może niektórzy spostrzegawcy zorientowali się, że mamy już kolejny dzień nagraniowy. Otóż nie udało się odpalić tego laptopa w tej konfiguracji, jaką sobie wymarzyłem, jaką sobie wymyśliłem po upgrade'ach wszystkich, ale już Wam mówię, jakie błędy popełniłem przy planowaniu tych upgrade'ów i jak je rozwiązałem. Tak streszczając krótko to, co się działo i jak diagnozowany był problem, w pierwszej kolejności, nie wiem czemu, poszedłem do najtrudniejszego, chociaż umówmy się, że nie było to jakoś specjalnie skomplikowane, ale najtrudniejsze z całego tego procesu upgrade'u, czyli procesor, i stwierdziłem, że tak, to na pewno wina procesora, wymieniłem powrotem na tę i5. Problem dalej istniał. Dalej wróciłem do starego dysku. Problem dalej istniał. Niestety. Dopiero w ostatniej kolejności stwierdziłem, że być może była to kwestia pamięci i wróciłem do tego starego 4-gigowego zestawu. Laptop magicznie odpalił, no i wtedy zamiast pomyśleć o tym, że być może coś jest nie tak z tymi GoodRamami 8-gigowymi, które tutaj upakowałem, doszedłem do wniosku, że na pewno jest zainstalowany 32-bitowy system operacyjny na tym dysku. Nie sprawdziłem tego, tylko tak sobie już ustawiłem w głowie. Wróciłem do tych 8 GB GoodRama, no i próbowałem instalować, no i niestety dalej się wysypywało. W międzyczasie gdzieś wpadłem na pomysł, że skoro to jest tak stary laptop, to zainstaluję Windowsa 7 z płyty, bo być może coś nie tak jest z pendrive'em, czy z pendrive'a nie da rady na takim starym BIOSie. W międzyczasie dokonałem jeszcze aktualizacji BIOSu, którą wykonuje się w ogóle na takim laptopie ze środowiska Windows bardzo specyficznie. Niestety to również nie pomogło, no i w tym momencie miałem już absolutną pewność, że problem leży po stronie tego konkretnie zestawu pamięci, który jest albo padnięty, albo po prostu niewspierany dobrze przez laptopa. No i ten wysypywał się za każdym razem, kiedy próbowaliśmy zainstalować Windowsa albo go odpalić na tym zestawie. No i kupiłem dokładnie taki zestaw, dokładnie taki, Hynixa również, jaki był tutaj nominalnie, więc skoro pojemność 8 GB jest wspierana i ten producent z taką specyfikacją jest wspierany, to musiało zadziałać i zadziałało. Mamy 8 GB pamięci operacyjnej na naszym wiekowym Fujitsu. Żeby ustalić, czy było warto, policzmy, ile kosztowały nas te wszystkie części. i7-620M można kupić za okolice 3 dych i jest to najtańsza rzecz z zestawu ulepszającego do naszego laptopa. Pamięć kupiłem za 65 zł, a dysk wziąłem z półki, ale patrząc po ogłoszeniach 256-gigowego używanego SSD-ka można kupić za około 6 dych również i tak go sobie policzymy. Całość kosztowała zatem 155 zł, także trzykrotność ceny samego laptopa. Trochę sporo, nie? Na pewno warto było zmienić dysk, bo stary, mechaniczny, pomijając już kwestię wolnego uruchamiania, prawdopodobnie wyzionąłby niedługo ducha. Co ciekawe, system nie startował na nim jakoś specjalnie wolno, ale po odpaleniu dość długo utrzymywało się 100% użycie dysku, a po podłączeniu laptopa do sieci telemetria sprawiała, że od rozruchu mijało sporo czasu, nim system stawał się responsywny, także tutaj absolutnie warto dołożyć. Trochę trudniej odczuć większą ilość pamięci operacyjnej, bo Windows 10, mimo że lubi zasoby, całkiem sprawnie sobie radzi z mniejszą ilością RAMu.
gdzie na pewno dodatkowe 4 GB mogą się przydać i mogą być odczuwalne, to przeglądanie neta i kilka otwartych zakładek. Basemark Web 3.0 również wykorzystuje RAM, a w tym teście podwoiliśmy wynik w porównaniu z podstawową specyfikacją. Nie jest to zatem konieczność, ale może pomóc, dlatego przy tak ciasnych budżetach tego rodzaju upgrade radzę dokonywać ze świadomością, czego potrzebujemy i jak korzystamy z komputera. Warto tutaj poobserwować użycie pamięci operacyjnej systemu, nim zdecydowalibyśmy się na upgrade. No i warto również 5 razy sprawdzić kompatybilność pamięci, żeby nie popełnić mojego błędu i nie kupować dwóch zestawów. Odnośnie procesora jest to chyba najmniej odczuwalny upgrade, bo specyfikacyjnie i7-620M bardzo mało się różni od i5, która była w naszym laptopie zamontowana nominalnie. W testach są różnice, jak widzicie, i w codziennym użytkowaniu zapewne też jakieś są, ale odczuć je czy zmierzyć bardzo trudno, więc jest to według mnie najmniej potrzebna część całej aktualizacji, ale jednocześnie może być najtańszą, bo jeśli się Wam nie śpieszy, można taki procesor ściągnąć z Chin za 3,60, nawet płacąc 3 dychy. Jak ja. Moim zdaniem warto, żeby zobaczyć, jak wygląda taka wymiana procesora w laptopie i odhaczyć sobie coś na liście doświadczeń informatycznych. Jeśli jednak ktoś nie czułby się na siłach, te aktualizacje można by swobodnie pominąć. A jak oceniam całego laptopa przed i po aktualizacjach sprzętowych? Uważam, że za 5 dyszek jest to świetny komputer, nawet w takiej postaci, w jakiej go kupiłem, z mechanicznym dyskiem. No bo czego można oczekiwać od laptopa za taką kasę? Żeby działał chyba tylko i to oczekiwanie spełnił z nawiązką, a po wymianie podzespołów na mocniejsze, myślę, że mógłby posłużyć komuś za przenośną jednostkę multimedialną, czy laptop do pracy lub nauki, a nawet do gier. No bo tak, internet przeglądać się da, filmy oglądać się da nie tylko z YouTube'a, ale i z serwisów streamingowych jak Prime Video, co widzicie teraz. Swobodnie odczytamy tu maile, zapłacimy rachunki, czy popracujemy w arkuszach Google'a. Da się również pograć i to nie tylko z GeForce Now, bo jest też przecież cała masa klasyków i mniej wymagających gier, jak moje ukochane Heroes of Might and Magic, klasyczny Doom czy Kangurek Kao. Lista jest ogromna, choć w przypadku tych gier wyszła dość ciekawa przypadłość tak wiekowego sprzętu. Po włączeniu Steam potrzebował ładnych kilkunastu minut, żeby można było cokolwiek w nim kliknąć. W takich sytuacjach wychodzą ograniczenia starej platformy. Może być ogólnie sprawna i responsywna, ale niektóre proste czynności, zajmujące zwykle kilka sekund nawet na słabszych PC-tach, tutaj mogą trwać prawdziwą wieczność. Innym przykładem jest rozpakowywanie plików. 200 MB zajęło tu dobrych kilka minut, także trzeba mieć świadomość ograniczeń takiego sprzętu, żeby nie skończyło się potem nerwicą. Podsumowując, za 5 dych niesamowita wartość według mnie. Za 100 z nowym dyskiem i jeszcze większa, ale nawet za to okolice 200 zł po dołożeniu RAMu i wymianie procesora, na tle tego co można dostać na rynku wtórnym, laptop ten nadal całkiem dobrze wygląda. Oczywiście na pewno da radę znaleźć jakiegoś rodzynka, który zje naszego lapka na śniadanie, ale tak powierzchownie przeglądając ogłoszenia, w tej cenie są głównie stare Chromebooki z dwurdzeniowymi Celeronami i 4 GB RAMu, albo sprzęty z defektami czy uszkodzone. Aha, bym zapomniał, to moi drodzy jest obraz rejestrowany przez wbudowaną w naszego laptopa kamerę, możecie również podziwiać mikrofon wbudowany, jak pięknie zbiera mój głos, no i... Nie ma się co oszukiwać, z jakością najlepiej tutaj nie jest, natomiast widziałem niejednokrotnie na spotkaniach jakichś firmowych ludzi z kamerami o zbliżonej jakości, na dużo nowszym sprzęcie, także wydaje mi się, że to kombo spokojnie mogłoby posłużyć do uczestnictwa w jakimś właśnie takim spotkaniu. No i jest to jakaś wartość ujęta czy dodana, o której trzeba również wspomnieć, jak sobie omawiamy, co ten laptop potrafi, co wnosi za te 50 zł. I jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, a mianowicie mamy tutaj w pełni licencjonowaną wersję Windowsa 10, także to też jest jakaś wartość, no bo mamy jednak aktywowany system operacyjny, który przy odrobinie szczęścia być może uda się przenieść na nowy laptop. Nie jest powiedziane, że na 100% to się uda i że to jest możliwe, bo wydaje mi się, że ta licencja jest tutaj przypisana do płyty głównej. Ale widziałem, że niejednokrotnie gadając z Microsoftem na słuchawce da się takie rzeczy robić. Także kolejna jakby dodana wartość, o której również trzeba pamiętać, jeżeli omawiamy sobie, jak dużo dostałem za te 50 zł razem z tym laptopem Fujitsu Lifebook E780.
Daj znać, czy Ciebie również zaskoczyło, jak wiele można dostać za 5 dyszek, a jeśli chciałbyś zobaczyć więcej tego typu filmów na moim kanale, zostaw łapkę w górę, suba, jeśli jeszcze tego nie robisz i zostań tu na dłużej, a w komentarzu napisz, jaki budżet chciałbyś zobaczyć w następnych odcinkach i na co powinienem według Ciebie zapolować. A póki co, dziękuję za oglądanie, widzimy się niebawem.